Dopiero wstałem. Taki troszkę zaspany jestem, ale to nic. Odcineczek trzeba nagrać na wypadek, gdyby potem nie było czasu. A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3, Pan Zniszczenia. W poprzednim odcinku Deckard Cain otworzył tutaj bramę strażniczą. Dzięki temu... Tu jest Deckard Cain. Otworzył bramę strażniczą, dzięki temu możemy eksplorować obszary, których jeszcze nie zbadaliśmy. I to będzie robił na pewno nasz główny bohater. Przy czym damy mu kogoś do pomocy, jakiegoś zbieracza, żeby nie marnować za bardzo ruchu naszym głównym bohaterem. Thorgrim tutaj miał zebrać podatki, że tak powiem. Chociaż pewnie nie o to chodzi, no ale okej. Tutaj Koronius, on szedł się chyba, nauczyć podstaw znajdowania drogi, tylko on jeszcze nie był tutaj w tych stajniach, no właśnie. Mógłby zajść do stajni. Deckard zostanie tutaj w tych okolicach i będzie co tydzień zbierał podatki, zbierał armię, taki urzędnik nasz tutaj będzie zamkowy. Będzie chodził i kontrolował sytuację, stary dziadyga, a co? Nie ma, że idzie na emeryturę, musi tutaj ciężko pracować. I tak, jeżeli chodzi o Deckarda Caina, to on jeszcze nie zebrał w tym tygodniu tutaj jednostek, więc fajnie, żeby zaszedł. Tylko jeszcze jedna ważna sprawa. Skoro Deckard Cain ma tutaj zostawać, to on musi mieć nogę Wirta, a on ją przekazał Thorgrimowi. Czyli Thorgrim będzie musiał mu oddać nogę Wirta. Czekajcie, bo tu jest dużo tych naszych bohaterów, żeby oni się wzajemnie nie blokowali. Tu aż trójka ich jest. Może zrobimy tak. Ten cały Koronius, niech on zajdzie... Właśnie, on jeszcze nie był w stajniach. Niech on zajdzie do stajni. Będzie miał więcej ruchu. Cain, skoro i tak musi jeszcze iść po te szkielety i tak dalej, więc niech się na razie odsunie z tej drogi. I teraz Koronius już będzie mógł sobie iść tu. Nauczyć się, czego ma się nauczyć. No, czekajcie, tutaj jeszcze da radę zajść. Widzicie, i trochę ruchu więcej. Dobra. Tutaj nasz Tevu Thorgrim, główny donosiciel, stajnie, bo jeszcze nie był. I czy on da radę sięgnąć teraz Caina, który się odsunął? Da radę? Da radę! Dobrze, przekażemy mu nogę Wirta. No i niech Deckard to ma. I... Thorgrim, niech podąża za naszym głównym bohaterem, pomoże mu tutaj eksplorować to wszystko. O! A Deckard, skoro już ma nogę Wirta, to może zająć się zbieraniem tego wszystkiego tutaj dalej, gromadzeniem armii. Szkielety, 12 osobników i idziemy po liszę. To jest początek tygodnia dopiero. Wszystko jest w porządku. Tylko teraz tak. Tu jest nasz główny bohater. Musimy ustalić, gdzie on ma iść. Tutaj są na przykład smoki. Mnóstwo. Ile to jest mnóstwo? Mnóstwo to jest mnóstwo smoków, nie? Więc, kurczę... Znaczy, pewnie byśmy je pokonali, ale musimy uważać, żeby armii nie tracić. Czemu one to w ogóle pilnują? Fontanna? To tam nieważne? Co tam jest? Czekajcie, tutaj muszę zajść. Muszę zobaczyć. Dobra, tutaj na razie pójdziemy. Obóz... uchodźców. No dobrze. Pasuje do obecnej sytuacji politycznej. Ale dobra, do obozu uchodźców to może ten Thorgrim, TW Thorgrim pójdzie. A my na przykład... O, też mnóstwo. Zobaczymy, ile dokładnie, ile mniej więcej to jest mnóstwo. I zobaczymy, ile będzie tych diamentowych golemów i mniej więcej tyle samo będzie tych smoków. O. Dobra, diamentowe golemy. Obelisk. Będziecie mieli ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi o namierzanie Grala. Puszki Pandoru tutaj są, patrzcie. Fajne rzeczy mogą być w tych puszkach, aczkolwiek niekoniecznie. Puszki Pandory, jak to puszka Pandory, może jakieś nieszczęście na nas trafić. Znaczy nas dotknąć. Może mogą tam wrogowie być, którzy nas zaatakują. Może być jakiś artefakt, może być doświadczenie, surowce. No różne rzeczy mogą być w tych puszkach. Pewnie są fajne rzeczy, skoro
skoro czarne smoki tego pilnują, chyba że one tam czegoś innego jeszcze pilnują. Jakieś surowce tutaj są. Dobra, zaatakujmy te golemy. O kurde, dużo. Jakby tyle tych smoków tam miało być. To zostawmy te smoki na razie w spokoju lepiej tam. Ale jeżeli chodzi o te golemy, dużą wytrzymałość mamy, ale na luzie ich tutaj wystrzelamy. Rozpocznij bitwę. Nawet spowalniania chyba nie ma co dawać. Ile to jest? 5 ruchu, luzik. Czekamy wszystkimi. Nie chce mi się rozdawać tych tarcz i tak dalej. Po prostu klikamy czekanie na szybkości. I uwaga! Pyk, pyk. Wow, okej. Na luzie to wszystko. O, tutaj prosto strzała. Morale działają, mamy 3 skrzydełka, szczęście, 1 podkówka, wszystko pięknie. Nie chce mi się analizować, kalkulować, czy centaury zabiją, jednorożce na pewno zabiją, tu jest, o, ale są potężne. Smoki tu dobiją, luzik. Ale ze smokami to już by nam tak łatwo nie poszło. Podejrzewam. Dobra, TW Torgrim będzie obelisk tutaj sprawdzał. No to mniejsza z tym i sprawdzi ten obóz. Smoki zostawmy w spokoju na razie. Ołtarz ofiarny. Ha. Co to za ołtarz będzie? Były 2 rodzaje tych ołtarzy, nie? Jeden ołtarz... Jak to było? Jak to było? Tam różne nagrody były? Na pewno na jednym ołtarzu można było składać w ofierze artefakty. Taki był ołtarz i w zamian dostawać chyba doświadczenie, nawet na pewno. My chyba nie chcemy żadnego artefaktu złożyć tutaj. A, i wiem, był jeszcze ołtarz, na którym składało się w ofierze jednostki. Chyba coś takiego było i też się chyba dostawało doświadczenie. Tylko, że my to mamy dużo doświadczenia, to co niby nam tam dali, to jest nic. Także na ołtarz na razie chyba możemy olać. Tak mi się wydaje. TW Torgrim też zgarnie skrzynkę. My nie tracimy ruchu, musimy sprawdzać. Może to są jakieś kopalnie do zajęcia. Jest kopalnia, to przecież mieliśmy złota gdzieś, nie? Właśnie, tu jest kopalnia złota. I tu może byśmy nawet doszli teraz. Tędy co? Dałoby radę jakoś? Chyba dałoby radę, chyba że tu będzie blokada i jakoś gdzieś się w podziemia trzeba wbić i tutaj wyjść. Ale moglibyśmy to sprawdzić. Kopalnia złota. Mamy dużo jednostek już, no nie? Tam się tego namnaża. By się przydało więcej źródeł złota. Tutaj w górę też kiedyś pójdziemy. Chodźmy na razie w lewo. Fajnie, jakby się udało wbić do tej kopalni. Dobra, czyli ustalone. Kane, tutaj nasz główny urzędnik, będzie chodził, zbierał wszystko, podatki, armię i tak dalej. Koronius, niech on się nauczy tego znajdowania drogi i wróci do zamku, on będzie dostarczał armię. Jakby co, to przyniesie nam armię. Torgrim jako taki giermek będzie podążał za naszym rycerzem, paladynem i mu tam pomagał. W sumie jeszcze z jednego bohatera można by dać do pomocy, nie? Można by stworzyć. To jest początek tygodnia, na razie nie będziemy armii werbować. W zamku. Moglibyśmy jeszcze jednego bohatera do pomocy dać. Bo ten nasz paladyn, on ma strasznie dużo ruchu. Ten giermek, to nie zdąży za nim tego wszystkiego zbierać. Zwłaszcza, że my mamy tylko podejść, zabić wroga, to nic nie zbieramy, nie? W sumie można by. Myślę, że to jest dobry etap, żeby... Kogo my to w ogóle mamy? Malcolm. Druid. Mądrość. Nic ciekawego. Tutaj... Okej, no moglibyśmy tego Malcolma wziąć, nie? Bohater do wynajęcia. Weźmy. Co tam? Damy mu Pegaza Srebrnego, żeby szybciej przemieszczał się po planszy. Mądrość miał, tak? No można by wejść tutaj. Może by się nauczył mądrości poziom zaawansowany, to byśmy wrócili do miasta i nauczyli się tego portalu miejskiego. Ma wiedzę 2, nawet trochę many posiada, mógłby to rzucić kiedyś. Zobaczmy, będzie mądrość? Jest mądrość zaawansowana. Szkoda, że więcej tej wiedzy nie dostał, dali mu obronę. Wróćmy się nauczyć tego zaklęcia, powinien się nauczyć, nie? Tak jest, miejski portal, 16 many to... No. Ale rzuci to. Rzuci to, on ma 20 many. Jakby co, to może kiedyś to rzucić. I niech on tutaj idzie do stajni. Nauczymy go logistyki. Już nawet tego znajdowania drogi go nie będziemy uczyć. Logistyka mu wystarczy.
i też będzie zmierzał za tym naszym bohaterem. Aha, bo jego to już nie widzicie, bo obraz z kamerki zasłania, tak? Nie wiem, gdzie bym miał ten obraz przestawić w ogóle. No trudno, będziecie musieli pamiętać, że on tam jest. Zresztą ja tutaj wszystko mówię, więc to... Przecież wszystko komentowane jest. W zamku nic nie musimy chyba tutaj na razie. No, jest upgrade. Gildia magów, to się nie pali, ten poziom piąty. Jest dobrze, tutaj nic nie trzeba. Puszczamy turę. Ach, czyli już wszystko mniej więcej wiemy. Tutaj stajnie. Zaraz, bo on ma bardzo dużo ruchu, żeby tutaj się nie zablokować. Tutaj na pewno się tego uczymy. I wracamy do zamku, tylko ktoś tutaj stoi na drodze już. Na drodze stoi Thorgrim. Niech on pójdzie od razu, żeby nie blokował już. On pójdzie zobaczyć tutaj ten obóz. Kogo tutaj możemy zwerbować, bo tutaj chyba co tydzień się pojawiają jakieś losowe jednostki, totalnie losowe. Zajmują miejsce tylko, ale może jakieś będzie w końcu z naszego zamku, albo coś się opłaci. Czarty, nie, to czarty. Tutaj nas to interesuje. Obelisk. No, będzie łatwiej wam namierzyć Grala. Deckard Cain. On na pewno te lisze musi tutaj wykupić. Koronius będzie zaraz wracał. Właśnie, on będzie wracał, no żeby tutaj nie poblokował się z kimś. Patrzcie, ile on ma ruchu. W stajniach był, nie? On już może śmiało wracać do zamku. O. Zaraz, on w ogóle... Aha, logistykę ma, znajdowanie drogi ma. Czy on był tu w ogóle, nieodwiedzony? Tutaj chyba też nie był, chociaż nie, tam był, tu był, nie? Byliśmy nim tu? Tak, tu był. Tylko tam będzie musiał zajść. Dobra, dobra, ja tu wszystko muszę mieć pod kontrolą. Za to ta postać nowa, ona mogłaby się nauczyć. Tutaj. Cain. On to już nic nie ma za bardzo do roboty. No moglibyśmy nim, czekajcie, to jest trzeci dzień. Wiesz, ja wiem. Znaczy myślę, żeby... Chociaż on ma logistykę, nie? Ma logistykę, ma wszystko. Tylko tam po tego expa, czy iść tak daleko nim. Już tutaj. Może na razie nie. Na razie nie. Niech on sobie... Tutaj nawet już tych stajni on nie potrzebuje, bo już w tym tygodniu nic nie będzie robił. Tutaj sobie zajdzie po prostu. Musimy pamiętać. O! A nasz ten bohater musi zobaczyć, czy będzie miał dostęp do kopalni złota. Pamiętaj, że świat opanowały siły zła, a ty nigdy nie możesz czuć się bezpiecznie. What the... what? Zaatakowali nas tutaj w terenie. Oni strzelają, nie? Znaczy rzucają kamieniami. Są cyklopy królewskie, zabrajdowana przedostatnia... jednostka, ale morale ma, zobaczcie, takie lipne. No ta, tu jest w sumie każdy chyba z innego zamku, nie? Czy ci to w ogóle w żadnym zamku nie są? Tych trzeba najpierw zaatakować. A to też wystrzelamy ich, nie? Kto ma większy? 8 ruchu? My też 8. Jak my mamy 8 i oni mają 8, to chyba zaczyna... Ten, kto zaatakował jakby, nie? My zaatakowaliśmy i bohaterem to chyba my mamy inicjatywę, tak? Tak to działa? Coś mi się tak kojarzy. Możecie mi napisać, jak wiecie. Bo pewnie zapomnę sprawdzić po nagrywaniu. A komentarze to sobie czytam. Dobra, tutaj... Kurde, ci są też dobrzy, nie? Wielkie dżiny. Dobra, wystrzelamy ich. Wystrzelamy ich. Rozpocznij bitwę. Rzucimy im to spowolnienie. Też może lepiej Blesa było rzucić. Też nie, to ma 11 ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Też tak by nie dodać. Może Blesa powinienem rzucić. Czyli muszę być bardziej skupiony. Dobra, czekamy. 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 O, przyspieszenie. Musimy się skupić na tych.
Ale źle zrobiłem w sumie. Mam nadzieję, że coś złego się przez to nie stanie. Dobrze idzie. Luzik, jeden. No pff, ale wszystko jedno, ale źle zrobiłem. Powinienem chyba Blesa rzucić, byśmy go na pewno zabili. Oni by nie doszli i później w następnej turze byśmy ich przetrzebili. Chyba tak powinienem zrobić. No. Pegazy. Ile ich tu jest w ogóle tych Pegazów? Co? 5 sztuk. Obrażenia 30. A dobra, to zabijemy już tego i będzie mógł się wycofać, nie? Pegaz. Bo będzie miał inicjatywę. Ten czeka. Czeka. Smokosław. On raczej... No, chyba nie chce mi się kalkulować, ale pewnie by przeżyło, czy... Nie, no. Nie pali się. Czekamy, 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 wycofujemy się. Dobra, możemy poczekać. Niech podejdą. Właściwie podlewitują. I teraz jedziemy. Cyk, cyk. Dobra, ci zostaną dobici przez kogoś. Tu jest prosta strzała, może być. Centaury bojowe. Pyk. Dobra, tu jednorożce na luzie ich przetrzebią. Smoki, luzik. Ale źle zrobiłem na początku. Mógł rzucić tym kamieniem, gdyby nie te morale. No, a mogliśmy tego uniknąć. 4375 punktów doświadczenia. Nic nam to nie dało. Skrzynki to sobie wybiera, wyzbiera TW Torglim. Tu jest karczma. Karczmy chyba nie potrzebujemy. O, tu mogliśmy zwerbować tego bohatera, by było szybciej, ale kto to wiedział? Chociaż nie, bo by wtedy nie mógł iść po tę logistykę. Dobrze jest. No bo ta karczma chyba nie ma żadnych innych właściwości. Po prostu rekrutujemy bohatera, nie? Mi się wydaje. O, tu trzeba zajść. Potrzebujemy złota, więcej skarbów i w ogóle. Chodzimy. Czy chcesz zaatakować? No chcę, no jakże. Głupie pytania czasami zadaj. Dobra, jednorożce potężne tutaj. No, oni nie. Dobra, tutaj dobijemy. Tu strzelamy wszystko. Luzik. 5000 złota i 5 kryształów. Kryształów potrzebujemy na smoki. I jeszcze jeden skarbiec krasnoludów. Cyk. No tam była tabliczka jakaś. Dowiemy się, gdzie jesteśmy, albo może jakaś wskazówka będzie. Na przykład, gdzie jest zakopany święty Graal. Jednorożec tu. Cyk. Trochę więcej chyba tych krasnoludów teraz, nie? Może będzie więcej kasy za to. Płatnerstwo, poziom zaawansowany. Absorbujemy 10% obrażeń, które nam zadają. Moc plus 1. 5000 złota, 5 kryształów. Tabliczka. A, czarne moczary. Dobra, wiemy na pewno, że mamy dojście do kopalni złota. To jest dobra wiadomość. I jesteśmy na czarnych moczarach. Tu jest jakieś wejście do podziemi. To może do tej wieży całej, nie? Dobra, olać na razie wieżę. Musimy szybko zająć kopalnię złota. Trzeci dzień. Dobra, wejdźmy tu może. Tutaj Pegazy się rekrutuje. Nie? Nawet te niezabrajdowane to po prostu dołączą do nas. Będzie 10 sztuk. Tutaj warto wejść. No nie. Nie musimy. Kasę zbieramy na jednostki, żeby to później wykupić wszystko i dostarczyć naszemu głównemu bohaterowi. Puszczamy turę. Dobra. Tutaj. Bierzemy expa. 1000. Kto to pilnuje w ogóle? Horda przeciwników, czempionów. Damy radę im. Weźmiemy sobie taki bonusik. Co tu się... Co to było? Morale czy szczęście? Szczęście chyba, nie? Szczęście. Mamy podkówkę. Aha, już nie mamy... A tu strasznie dużo ruchu tracimy na czarnych moczarach, się okazuje. No dobra, no jak to moczary? Tutaj... Logistyka. Akcent, logistyka, a nie logistyka. No dobra, zajdźmy tu jeszcze, zajdźmy. Ja wiem. Szkoda już mi tego ruchu. Gorzej jak mu dadzą jakiś sokoli wzrok plus... Dobra, nie, wychodzimy z tego miejsca już. Fajnie, że on ma tę logistykę już. Ma tego Pegaza, jest luzik. I niech on idzie zaraz, zaraz. Kto tu się zbliża w ogóle? Ja tu się gubię już, jeżeli chodzi o tych bohaterów.
Koronius. Koronius. O, niech on tutaj zajdzie. Jeszcze. Wie za jeden, to dobrze. Ale no dobra, weźmy tę magię wody może. Descartes Kane. Aha, on też miał tam wejść. Momencik, to się zaraz wszystko tutaj zrobi. On czeka na jednostki do końca, znaczy do początku następnego tygodnia. On będzie miał, miał dostarczyć armię. Kane, niech on idzie tam, gdzie miał iść. Nauczyć się czegoś, na przykład zaawansowanego poziomu znajdowania drogi. I plus jeden do ataku. I teraz tak. Aha, dobra, skoro ten bohater ma czekać do następnego tygodnia, to na razie mu przekażemy, aha, nauczyli się czarów, przekażemy mu ten Ogewirta, skoro on będzie w zamku na początku tygodnia, dzięki temu naprodukujemy więcej krasnoludów, a Kane tutaj będzie musiał zacząć kolejny tydzień, to już nim czekamy, czyli ta postać załatwiona, Kane załatwiony. On był w stajniach, niech idzie za naszym głównym bohaterem już też. Tu wszędzie byliśmy, wszystko wzięliśmy. Niech on już też idzie. A tutaj, uwaga, obelisk. Cyk. Dobra. Analizujcie. Tak, żebyśmy tego Graala szybko znaleźli, nie? Znaczy szybko, no nie wiadomo, jak on będzie gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale może gdzieś tu jest też jakieś drzewka, no tego. Może gdzieś tu. Tę skrzyneczkę sobie weźmiemy. Złoto. Wejdziemy do obserwatorium. Zobaczymy, co tu właściwie się dzieje. W zamku chyba... Czy na tę gildię magów? Też... Nie, jeszcze nie. Po gildię magów to musi nasz główny bohater przyjść. Na razie nie planujemy tu nim przychodzić, więc nie marnujmy... Chociaż dużo, to tylko 1000. Może przesadzam. Chociaż 10 kryształów. Nie, ale nie ma takiej potrzeby, to nie. Jak nie ma potrzeby, to nie, bo zacznie się nowy tydzień. Musimy mieć pewność, że wykupimy tę armię, że nagle kryształów nam nie zabraknie na jakiegoś smoka. Chociaż raczej nie powinno tak być, aż tylu tych smoków to nie będzie. Ale nie, nie ma potrzeby, to nie. Na razie nic nam to nie da. Dobra, kończymy tutaj turę. I kończymy odcinek. W następnym odcinku... Ach, ale zobaczcie, ile oni ruchu tutaj mają. Wy nie widzicie, bo kamerka... A nie, widzicie ruch akurat tego bohatera, którego tam zasłaniam. Zobaczcie, ile tutaj tych plusików mają. No dobrze, dobrze. To dzięki temu, że nie ma jednostek, które ich przeciążają, tam coś tego. W ogóle Kane, który tu przyszedł, jeszcze musi te jednostki zostawić przecież. No dobra, to już wszystko zrobimy w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.